Kinowrocławskim magazynie miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Miejskie inwestycje. Rozmowa dnia. Mimo trudnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, prace inwestycyjne w naszym mieście są kontynuowane. Ekipy remontowe można spotkać się w kilku miejscach. Ważna informacja dla kierowców. Powoli dobiega końca budowa łącznika ulicy Marulewskiej i Szymborskiej. Na jakim etapie jest ta inwestycja? O to zapytaliśmy Ewę Witkowską, zastępcę prezydenta Inowrocławia. Trwa budowa ulicy łączącej ulicę Marulewską i Szymborską. W rejonie ronda aktualnie prowadzone są cały czas roboty drogowe. Na ukończeniu są roboty brukarskie, ułożono warstwę podbudowę bitumiczną i warstwę wiążącą na jezdni oraz na ścieżkach rowerowych. Prowadzone są także roboty elektryczne. I na koniec regulujemy wysokościowo urządzenia obce w nawierzchni, czyli studzienki i guliki. Jeżeli w najbliższym czasie nic nieprzewidzianego się nie wydarzy, to przejezdność ronda planujemy potwierdzić w przyszłym tygodniu około 9 kwietnia. Miasto ruszyło też z budową parku kieszonkowego, jaki powstanie przy ulicy Szerokiej. Na początek prace rozbiórkowe. Kończymy pracę rozbiórki fundamentów i ścian piwnic kamienicy przy ulicy Szerokiej w Inowrocławiu. Rozbiórka ta objęta była nadzorem archeologicznym. Te prace zostały wykonane, a aktualnie nawozimy ziemię w tym miejscu tak, aby mógł tutaj powstać pierwszy w naszym mieście tak zwany park kieszonkowy. Bo parki kieszonkowe są często tworzone na małej, niezabudowanej działce lub na niewielkim fragmencie gruntu. I tak też będzie w przypadku ulicy Szerokiej, ponieważ w miastach jest to sposób na tworzenie nowych terenów zielonych. Cechą charakterystyczną takiej przestrzeni miejskiej jest ich ogólna dostępność, wyposażona w elementy małej architektury do odpoczynku i dla dzieci, i dla dorosłych. I oczywiście jest to naturalne miejsce lokalnej integracji mieszkańców. W przypadku Inowrocławia planujemy to miejsce wyposażyć również oczywiście w elementy małej architektury. Będzie to miejsce oświetlone z monitoringiem wizyjnym. Planujemy również małą retencję przy użyciu wody opadowej. Artur Kisielewicz, witam Państwa bardzo serdecznie. Przed nami kolejna rozmowa dnia. Dziś naszym gościem jest ksiądz prałat Leszek Kaczmarek, proboszcz parafii pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Inowrocławiu. Witam bardzo serdecznie. Księże prałacie, no, przed nami niezwykle ważny dla chrześcijan okres, najważniejsze dla chrześcijan święta wielkanocne, ale nie ma co ukrywać, że będą one zupełnie inne niż te, do których my byliśmy przyzwyczajeni właściwie przez całe nasze życie. Takich świąt wielkanocnych, jakie nas czekają, jeszcze nie było. No nie było, co do istoty, zawsze takie same. Pan Jezus zmartwychwstał, natomiast inne co do udziału ludu, spotkania ludu, zaangażowania ludu. No ale sytuacja wymusiła, z tą sytuacją musimy się zgodzić. Czy to nam się podoba, czy nie podoba, a jednocześnie no, trzeba rozczytać ten znak. Dzisiaj nie ma mądrych, bo można pytać Pana Boga, można pytać mądrych ludzi, można pytać siebie samego. Najważniejsze chyba, żebyśmy to, co jest istotą zmartwychwstania, żebyśmy spotkali się ze zmartwychwstałym. To, co będziemy przeżywać po zmartwychwstaniu, kiedy Jezus idzie już do ludzi, spotyka się z nimi, ważne, żebyśmy się otworzyli w tej nowej sytuacji, bo na co dzień często no, narzekamy, by nie powiedzieć psioczymy, że nie mamy czasu. Teraz mamy problem, co z czasem zrobić w takich czy innych wypadkach. Oczywiście inaczej te święta przeżywają ludzie wierzący, inaczej obojętni, ale bez względu, czy jesteśmy wierzący, czy obojętni, możemy sobie stawiać pytania, a nade wszystko szukać na nie odpowiedzi, dlatego że no, choroba, która zaistniała, jest wezwaniem nie tylko dla świata medycznego, ale także wszystkich nas, abyśmy się podporządkowali
wszelkim przepisom, wszelkim wyzwaniom, czy ministra, czy ludzi dobrej woli, bo tu wchodzimy w zakres miłości bliźniego. To nie jest tak, że mnie to nie dotyczy, dlatego że tak jak słyszymy, możemy być nosicielami nie wiedząc. A więc no, przygotowujemy się do świąt. Jako ksiądz też widzę tu pewien problem, bo jestem już 40 lat księdzem i takich świąt rzeczywiście nie było. Zresztą to, co czytamy, czy śledzimy w mediach, no to na przykład w Damaszku meczet pierwszy raz od 1000 lat zamknięty. A więc są to ewenementy i takich przykładów pewnie byśmy mogli znaleźć więcej także z naszego podwórka. Święta za no, kilkanaście dni, za kilka dni właściwie już jesteśmy w, tak trochę w przededniu Wielkiego Tygodnia. To są także takie rzeczy, które robimy przed świętami, czyli spowiedź, czyli rekolekcje. Jak to wszystko wygląda? Jak episkopat, jak Kościół odnosi się do tych rzeczy? Jeśli mogę zacząć od swojej parafii, to zaczęliśmy od środy popielcowej, czyli zdążyliśmy z rekolekcjami parafialnymi. Natomiast tutaj decyzją księdza prymasa i episkopatu i także wytycznymi z Watykanu, które nadchodzą, wszelkie spotkania z ludźmi są zawieszone aż do odwołania. Tak jak tutaj instytucje państwowe, czyli do 11 kwietnia. Natomiast spowiedź no, w wymiarze zagrożenia życia zawsze można księdza zawezwać i także z tymi wytycznymi 2 metry, czy w kaplicach można spowiadać, czy na umówienie, czy na dyżurach i tak dalej, z wszystkimi innymi tutaj przepisami sanepidu i tak dalej, i tak dalej. A także no, korzystać z tego, co znamy z katechezy, czyli akżalu doskonałego, czyli gdy nie ma możliwości, jak chcę przyjąć Pana Jezusa, zjednoczyć się z Jezusem, to mamy tutaj możliwości, bo to przekracza tutaj fizyczne możliwości spotkania z Jezusem w Eucharystii, a jednocześnie no, Chrystus nie ucieka od nas, nie? Chrystus do nas chce przychodzić na tyle, na ile jesteśmy wewnętrznie otwarci, wierzący, na tyle jesteśmy zdolni dotknąć Pana Jezusa w tym wymiarze nadzwyczajności, natomiast poczekać na lepsze czasy, w cudzysłowie, kiedy ten wirus odejdzie i wtedy wrócimy do normalności, czyli do spowiedzi, do Komunii Świętej i tak dalej. Tutaj penitencjaria apostolska wydała specjalny dekret odpustowy, z którego mogą korzystać służby medyczne, które się opiekują chorym, jak i sami chorzy na koronawirusa, jak i także wszyscy, którzy modlą się za służby medyczne, czy pomagają, ofiarowując czy adorację Najświętszego Sakramentu, czy różaniec, czy koronkę do Miłosierdzia Bożego i tak dalej, po to właśnie, żeby pomagać sobie wzajemnie, także w tym wymiarze miłości bliźniego, żebyśmy nie mówili, że chory pozostał sam. Kościół zawsze ma ten wymiar duchowy, oczywiście duchowy musi być łączony z tym cielesnym, czyli słowo i czyn, nie? Bo tak jest chrześcijaństwo. Jezus nie tylko mówił, ale czynił i w szczególny sposób byli tutaj w jego misji no, uprzywilejowani chorzy, odrzuceni, a więc także jest ta działka, która dzisiaj w szczególny sposób jest do zagospodarowania nie tylko przez Kościół. Podczas świąt w Wielkim Tygodniu odbywają się też msze, które wobec epidemii koronawirusa będą na pewno bez wiernych, ale czy one się w ogóle odbędą i czy wierni będą mogli w nich jakby uczestniczyć online, na przykład w telewizji? Zawsze tutaj decyzją jest Wielki Czwartek, pierwszy raz w życiu, bez ludu. Natomiast ksiądz prymas proponuje, żeby w Wielki Piątek na liturgii no, zebrać myśl zasady 5 osób, czyli przedstawicieli grup. No, jest to praktycznie trochę trudne, dlatego że ludzie przychodzą wcześniej, proszą księdza, niech ksiądz mnie wpuści. Ksiądz tutaj w cudzysłowie staje się niedobrym pasterzem i tak dalej. Jest tutaj trochę napięć, no ale sytuacja jest jaka jest, więc trzeba ją zrozumieć. I oczywiście transmisje, tych transmisji jest bardzo dużo i w radiu, i w telewizji, i w Watykan, i z Częstochowy, i tutaj przez telewizję Trwam, więc możliwości jest wiele. Ważne, żeby no właśnie potraktować to spotkanie przez telewizję
Jako rzeczywiście spotkanie z Kościołem żywi mnie, nie ma mnie na miejscu, ale tak jak zawsze, te msze święte są dla chorych. W jakimś wymiarze jesteśmy wszyscy chorzy albo niewiedzący, czy nie jesteśmy nosicielami, a jednocześnie także modlący się za drugich, bo to nie jest tylko msza święta dla chorych. My spełniamy obowiązek dzięki tutaj dyspensie księdza, biskupa, uczestnica we mszy świętej, czyli nie zaciągamy winy, grzechu, a więc tutaj przeżyjmy jak najlepiej także i w tej sytuacji, bo sytuacji my nie wybieramy. Sytuacja niejako została nam zadana i teraz w tym zadaniu no, trzeba coś konkretnego poczynić dla naszego wnętrza, dla zapytania się o naszą wiarę, do pogłębienia wiary, a jednocześnie także pewnie zapytania siebie, na ile mam teraz tęsknotę za Bogiem, czy ona jest większa, nie? To jest związane także z tym zasłanianiem krzyża ostatniej niedzieli. Zasłaniamy także między innymi dlatego, żeby się nie przyzwyczaić. Czasem żeśmy się do pewnych spraw, przykazań tak bardzo przyzwyczaili, że one już nas nie ruszają, nie poruszają. Stajemy się niejako bezwiedni, a tak jakby można powiedzieć, szeroko oczywiście patrząc na miłość, nie? Miłość, która nie wzrusza, która nas nie motywuje, wobec niej stajemy obojętni. Tak jest i w życiu kapłańskim, tak jest w życiu małżeńskim, rodzinnym, tak jest w życiu Kościoła. Więc kiedybyśmy popatrzyli na wszelkie kryzysy, to one mają tu swój początek, nie? Obojętność na miłość. Więc ta sytuacja też jakoś tutaj nas mobilizuje, abyśmy popatrzyli szerzej na rzeczywistość nie tylko świata, Europy, naszego domu, Inowrocławia, parafii, każdego życia z osobna biorąc, nie? Każdy z nas ma coś konkretnego do zrobienia, do poprawienia, do otworzenia się na drugich. I myślę, że także ta sytuacja w jakimś wymiarze ma nam w tym pomóc. Jak to zrealizujemy, też zależy od każdego z nas. Na ile chcemy, na ile potrafimy, na ile się otworzymy na drugich wymiarze wiary i miłości bliźniego. Czyli w całej tej sytuacji złej jednak jest, dostrzega ksiądz brat szansę? Oczywiście, są pozytywy, nie? One pewnie bardziej się wypuklą po wszystkim, nie? Dlatego, że ludzie też zaczną mówić, nie? Że Kościół to są ludzie, to nie są tylko wytyczne, nie? Biskupa, czy takie, czy inne zarządzenia, czy realizacje przez księży, nie? Kościół to są wszyscy, nie? I to doświadczenie musimy wszyscy przeżyć. Na pewno u tych bardziej wierzących jest no, tęsknota za Kościołem, nie? Dzwonienie, się być otwarty, czy możemy wejść, czy rzeczywiście Kościół przestrzega tych 5 osób i tak dalej. No przestrzegamy, to jest dla nas przykre, ale no przestrzegamy. Także w wymiarze miłości bliźniego, nie kaprysu księdza, nie? Bo ksiądz jest uparty, aczkolwiek czasem się spotykamy, a bo ksiądz przesadza, nie? A no właśnie, więc też tutaj prosiłbym bardzo o zrozumienie, bo nie wiadomo jak to długo potrwa, że to nie są kaprysy biskupa czy księdza, ale to też się mieści w tym wymiarze miłości bliźniego, odpowiedzialności za drugich. Czyli w Wielką Sobotę tradycyjnie nie przychodzimy tym razem z koszyczkami? Nie przychodzimy, liturgia, tu mamy szczegółowe wytyczne dla księży, jak celebrować to, co jest, może nie chcę tutaj szczegółowo omawiać jak co, ale to jest istotą, tak jak widzieliśmy teraz Ojca Świętego, który na pustym placu się modlił i potem adorację i błogosławił miasto i świat. Tak samo ksiądz ma w tę Wielką Sobotę, gdy już jest liturgia 22, czy rano, jako rezurekcję, wyjść na zewnątrz kościoła i błogosławić parafię, błogosławić świat. Tutaj przyzywając z Bożej pomocy, no bo to jest też zakres naszej wiary. My wierzymy w Boga, nie? Więc nie wierzymy w siłę ludzką. Ci, którzy wierzyli tylko w siłę ludzką, czy damy sobie radę, no dzisiaj też są bardziej pokorni, że nie wszystko zależy od człowieka. Oczywiście wszystkiego Pan Bóg za nas nie zrobi, bo na tym polega istota wiary, że współdziałamy, otwieramy się na Jego łaskę. Nie przeszkadzamy Panu Bogu, bo On działa przez nas. On nie może za nas to zrobić. Dlatego każdy z nas jest tutaj potrzebny. Tak jak zmarły ksiądz Pawlukiewicz powiedział w jednym ze swoich nauk, że każdy z nas jest mąką. I tak jak chleb się pieczy co dnia na nowo, tak każdy z nas
jako w cudzysłowie ta mąka, też jest urabiany na nowo, by być bardziej chrupiący, bardziej potrzebny, bardziej cieplejący, bardziej posilający drugich. Czyli każdy z nas jest takim apostołem, takim chlebem, przywołując Chmielewskiego, więc to jest wiele myśli i tak dalej. Myślę, że w tym czasie wolnym, czy który mamy do większej dyspozycji, możemy sobie tutaj no, bardziej, głębiej wejść w te wyżyny Pisma Świętego czy relacje z drugimi. Jeśli już tą mszę oglądamy w telewizji, to jak powinniśmy ją oglądać? Tak jak film przyrodniczy, kryminał, bajkę, czy powinniśmy się jakoś stosownie zachowywać? Pewnie zależy od tego, kim jesteśmy. Czy to oglądamy jako widowisko? Czasem tak, jak słyszymy, no msza święta mnie nudzi, bo ksiądz ten sam, organista ten sam, ci sami ludzie, te same modlitwy i tak dalej, ale też by można to przełożyć na życie rodzinne czy małżeńskie. Ta sama żona, ta sama sukienka, a jednak mnie nie nudzi. Oczywiście upraszczając sprawę, tak samo i tutaj, od głębi wiary, od istoty przeżycia uroczystości, że to jest to największe misterium, Chrystus Zmartwychwstały, który dla mnie grzesznika przychodzi, aby mnie podnieść, aby mnie zbawiać. I tę wiarę nie tylko ja w sobie mam pogłębić, ale także mam zanieść do drugich. Czyli to jest ta misja. Ja nie przychodzę do kościoła tylko dla siebie. Teraz zostając w domu, czy będąc w rodzinie, a no właśnie, żebyśmy odnowili to przymierze z Bogiem w wymiarze chociażby stołu rodzinnego, rozmów, porozmawiać z dziećmi czy między sobą, co ksiądz powiedział w tej homilii, o co mu chodziło, bo czasami to ksiądz tak tam mówi, co mu ślina na język przyniesie, a no jaki tam jest sens tego mówienia, bo ksiądz nie może mówić no, wbrew Ewangelii, wbrew Kościołowi i nie może no, sprzedawać swoich pomysłów, on musi głosić Ewangelię, a więc oczywiście w współczesnym języku w ubiorze spraw przeżywanych i dlatego nie można nie dotknąć, słuchając kazania, pewnie to kaznodzieje tutaj w tym nam dopiszą, nie dotknąć sytuacji obecnej. Nie może być kazanie, które jest aktualne 40 lat do tyłu i 40 lat do przodu. Czyli to jest, my się w tym kazaniu też powinniśmy odnajdywać i dlatego te transmisje, mówiąc, są no, z kościołów takich reprezentacyjnych. Każdy jest reprezentacyjny, bo jest w każdym sam Pan Jezus, ale też są dobierani księża, którzy mówiąc krótko, mają coś do opowiedzenia, którzy nas nie zanudzą, nie? Ale nas podniosą na duchu, uobecnią sprawę misterium Chrystusa w tej rzeczywistości, jednocześnie natkną perspektywą, nadzieją chrześcijańską i dlatego to też jest okazja, abyśmy nie przychodzą może do własnego kościoła, zobaczyli, pomimo, że też nie będzie ludzi, zobaczyli, doświadczyli innego kościoła, który jest tym samym kościołem i głosi tego samego Chrystusa i przekazuje tę samą dobrą nowinę, bo ona jest aktualna i skierowana do całego świata, bez względu jaki ten świat jest kolorowy. Wiemy już wobec tego, jak będą wyglądać święta Wielkiej Nocy w tym szczególnym roku, ale te święta miną. Po świętach Wielkiej Nocy, i to już wiemy niestety na pewno, problem nie odejdzie jeszcze, koronawirus i ta epidemia pozostanie. Wielu mieszkańców pyta, co z komuniami majowymi? No różnie jest w różnych decyzjach. Na razie no, czekamy, aczkolwiek już tutaj Poznań bodajże zadecydował, że komunię można realizować w różnych systemach. Jeżeli rodzice chcą, może dziecko przyjąć komunię święto pojedynczo, można w grupie, można przesunąć na wrzesień, dlatego że nikt z nas nie wie, jak to się rozwinie. Jeżeli rodzice dzwonią, to często w cudzysłowie jest problem zamówionych sal. Nie spotkania z Jezusem, więc czasem też się trochę jako ksiądz dziwię, nie? Bo istotą pierwszej komunii jest spotkanie z Jezusem, aczkolwiek rozumiem od strony organizacyjnej i tak dalej, bo dzisiaj salę pewnie trzeba rezerwować 2-3 lata do przodu, czasem zapobiegliwi rodzice, więc nie wiadomo, jak to się rozstrzygnie. Zresztą to nie jest problem tylko z pierwszą komunią świętą datą, ale także ze ślubami. Też no, narzeczeni są zaniepokojeni, czy będzie ślub, czy nie. No ślub będzie.
świadkowie to minimum, natomiast przyjęcie weselne może być później. Więc tutaj nie ma co mędrkować, po prostu jest możliwość porozmawiania, dogadania się z rodzicami. Rodzicom jednak zależy na terminie, w sensie, no wiadomo, raczej sali, możliwości przyjęcia niż konkretnej daty, ale to tutaj Kościół jest otwarty, aczkolwiek szczegółowych wytycznych dla naszej diecezji jeszcze nie ma, nie? Bo to jeszcze jest trochę czasu, więc myślę, że tak będzie jak wszędzie, gdzie dziecko jest gotowe, zwłaszcza, że dzisiaj są zawieszone wszelkie spotkania przygotowujące do pierwszej Komunii Świętej, aczkolwiek one się odbywają na katechezie w ciągu całego roku, więc myślę, że jedno czy drugie spotkanie też tutaj nie załatwi, czy będzie, czy nie będzie sprawy. Ważne otwartość serca, gotowość i pragnienie przyjęcia Jezusa. Natomiast te rzeczy, o których ksiądz Prat wspomniał, czyli śluby i właściwie tylko śluby, można poprzekładać, natomiast są takie rzeczy chrzty jak... też czasem, bo świadkowie, można, rodzice chrzestni. Nie można przełożyć pogrzebu. Pogrzebu nie można przełożyć i widzimy, że tu też rodzina zmarłego często wychodzi już sama naprzeciw i na przykład przekłada mszę świętą pogrzebową na później, czyli jest tylko pochówek na cmentarzu i też w wersji uproszczonej, bez procesji, od razu przy grobie, modlitwy konieczne, wiadomo też 5 osób, więc jest tutaj skomplikowane, dlatego że cmentarz czasem jest ogromny, ktoś dochodzi, trudno tutaj, ale no staramy się w miarę możliwości przestrzegać tych zasad i ludzie to rozumieją. Sami nawet ograniczają ilość pogrzebników, czy z rodziny, tylko najbliżsi, żeby nie komplikować, dalej z pogrzebami jest, jak to się mówi, zewnętrznie, najmniejszy problem. Tutaj rodzina rozumie i tak dalej, też nie robią przyjęć, styp i tak dalej ze względu na rzeczywistość, nie? Więc no, musimy się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, więc myślę, że jako tako sobie z tym radzimy, aczkolwiek no, najistotniejsze to, że mamy blokadę do tego, co najważniejsze. No i ta blokada będzie obowiązywała w te święta, tak jak mówiliśmy, najważniejsze. Doświadczenie pewnie jakieś zyskamy także, jakiekolwiek ono będzie, no bo to jest rzecz nowa i dla biskupów, i dla księży, i dla ludzi, i co z tego wyjdzie, oby także pozytyw wyszedł, nie? Nie tylko narzekanie, nie tylko rozczarowanie, no bo tym się świata nie zbuduje, nie? Musimy optymistycznie, że Jezus jest z nami, zmartwychwstał, pomimo tych dziejów historycznych i nie tak dawnych, no różnych, a jednak no wiara się umacnia i wiara się kreuje i wiara się rozwija, pomimo takich czy innych rzeczywistości, takich czy innych ciemnych stron czasem i Kościoła, to też wszystko służy ku oczyszczeniu, abyśmy zapatrzyli się na nowo w Jezusa, nie? W zmartwychwstanie, które jest sensem dla wierzących, ale także przywołuje do tego sensu innych ludzi, bo bez Boga ani do proga, można by powiedzieć najogólniej. Czyli próbujemy spędzić te święta troszkę mniej efektownie, może niż... Ale zawsze po Bożemu i z otwartością i śledzeniem tego, co się dzieje w Kościele, by tutaj to wszystko na nowo w tej innej trochę rzeczywistości przeżyć, bo istota świąt jest taka sama, nie? To dotknięcie może jest inne, nie? Ale czasem izolacja też jest potrzebna, abyśmy na nowo poczuli głód, pragnienie, bo czasem nam się wydawało, Kościół jest obojętność, a teraz nie mam dostępu do Kościoła, żeby ten głód był coraz większy, spotkania z Jezusem, życia według Jego przykazań, naśladowanie Jezusa, jest ogromny problem i myślę, on jest ciągle aktualny, bez względu, czy mamy wirusa, czy nie mamy wirusa, on jest bezmienny, nie? I dzięki temu, tym sposobem udało nam się zasiać takie lekkie ziarenko optymizmu w tym trudnym okresie. Dzięki księdzu prałatowi, któremu bardzo serdecznie dziękuję. A przypomnę tylko Państwu, że naszym gościem w rozmowie dnia był ksiądz prałat Leszek Kaczmarek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
to już wszystko na dziś w Wino Wrocławskim, magazynie miejskim. Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia.